Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Pooglądamy sobie dzisiaj nowości książkowe. Postanowiłam je połączyć w pary i kiedy je łączyłam, to wiedziałam, o co mi chodzi i jaka myśl mi przyświeca. Zobaczymy, czy w dalszym ciągu będę pamiętała o tym, kiedy będę Wam te książki prezentowała. Trzymajcie kciuki, ponieważ tych książek dzisiaj jest naprawdę sporo, dlatego postaram się, choć nie mogę obiecać, że nie będę się rozgadywać bardzo dużo o każdej z nich. Zaczynamy. Pierwsza para. Chwile oraz niegodni. Zacznijmy od książki Chwile. Andrew O'Hagan napisał tą książkę i jest to opowieść o paczce kolegów. I tutaj też będziemy mieli paczkę kolegów, dlatego też te książki są w parze. To są nastolatkowie, pochodzą ze Szkocji, z niewielkiej miejscowości. Czują się trochę wieśniakami. Dla nich Manchester to jest wielki świat. I właśnie w 1986 roku wybierają się do Manchesteru na wielki festiwal muzyczny. Jest to dla nich ogromne przeżycie. Pierwszy raz większość z nich wyrusza z domu na cały weekend. Jest to weekend, który będą mogli spędzić tak, jak tego chcą, czyli pijąc, bawiąc się, szalejąc i oglądając swoje ukochane zespoły muzyczne. I później ta książka przenosi nas do współczesności i widzimy, co zostało z tej paczki przyjaciół, czy te przyjaźnie przetrwały, czy nie. Powiem Wam, że ja już jestem po lekturze tej książki, także ona prawdopodobnie niedługo trafi także do obgadanek, ale chciałam Wam o niej już teraz powiedzieć, bo jest to świeża nowość i od razu Wam mówię, że tak, ta książka mi się podobała, ale więcej o niej opowiem w obgadankach. I tutaj mamy drugą książkę o paczce przyjaciół. Zupełnie inne rejony, mamy to Norwegię, zupełnie inne czasy, bo to są czasy II wojny światowej. Mamy tutaj grupę przyjaciół, którzy coraz mniej interesują się szkołą i obowiązkami, a coraz bardziej takim psoceniem, ale chyba nazwałam to trochę zbyt łagodnie, bo oni są bardziej chuliganami, zajmują się rzeczami, którymi zajmować się nie powinni. I wszystko to dzieje się podczas II wojny światowej, więc także tutaj w grę wchodzą jakieś działania polegające na sabotażu wroga. Kiedy Roy Jacobsen, bo on jest autorem tej książki, był na spotkaniu autorskim w Poznaniu, to opowiadał właśnie o tej powieści, mówił, że ona się ukaże w Norwegii, że prawdopodobnie także ukaże się w Polsce. I teraz już jest. I z tego, co pamiętam, to powiedział, że to częściowo są wydarzenia, które on pamięta, które były jego udziałem. On też należał do takiej bandy chłopaków. Więc być może znajdziemy tutaj jakieś wątki autobiograficzne. Także dwie książki o przyjaźni między chłopakami. Teraz mam dwie książki, które położyłam obok siebie, ponieważ obie opowiadają o znajdowaniu sensu, czy to w rodzinie, czy też w grupie przyjaciół, grupie znajomych. I zacznijmy od książki polskiej autorki. Izabela Tadra napisała Hotel ZNP i jest to jej debiut. Książka opowiada o kobiecie, która spotyka się ze swoim kochankiem właśnie w hotelu ZNP, który ani nie jest piękny, ani uroczy, ani drogi, ale ma piękny widok na Wisłę. I kiedy się spotykają w tych pokojach hotelowych, ona próbuje zainteresować sobą tego mężczyznę i snuje opowieść o swojej przeszłości i o tym, co dzieje się w jej życiu teraz. Porównana jest nawet tutaj do Szeherezady. I stopniowo dochodzi do wniosku, że rodzina, która uważana jest za taką podstawową komórkę społeczną, tak naprawdę już nie spełnia swojej funkcji. Że różne traumy, które dotknęły poprzednie pokolenia, są przekazywane na kolejne i coraz bardziej ta rodzina się sypie. Jest coraz mniejszym oparciem dla człowieka, a coraz większym obciążeniem. Podobno bardzo ciekawa książka, bardzo dobry debiut. Książka taka i do śmiechu, i do refleksji. Ja jestem jej bardzo ciekawa, od razu ją odkładam na bok i jeszcze dzisiaj zacznę ją czytać.
I druga książka, również dosyć cienka, to Kurewny Kamila Sosa-Villada, czyli jak widzimy, autorka nie jest polska, ale nie pamiętam, czy ona jest Brazylijką. W każdym razie jest to jedna z najważniejszych latynoamerykańskich książek ostatnich lat. I to jest książka o osobach, które dokonały tranzycji płci, ale w tej książce podobno w ogóle nie pada słowo transpłciowość. To książka szalona, wesoła, ale także ukazująca taki gorzki obraz świata dla osób transpłciowych, ponieważ wbrew temu, czego prawdopodobnie się spodziewali, to, że przywdzieją sukienkę, buty na wysokim obcasie, zrobią sobie cycki, to nie oznacza, że świat nagle stanie się piękniejszy, że świat będzie dla nich łaskawszy, że oni będą się lepiej czuli w tym świecie. Jak na okładce napisano, że proza życia wcale nie zmieni się w poezję. Też jestem bardzo ciekawa tej książki, ponieważ podobno ona tak bardzo tętni życiem, muzyką, ma też taki dość niewybredny język. Chciałabym się z tą książką zmierzyć i zobaczyć, czy znajdę w niej coś dla siebie. To będzie dość dziwna para, oparta na dość dalekim skojarzeniu. Gdy leżę konając Williama Faulknera oraz Jagiellonowie Złoto i rdza Sławomira Leśniewskiego. Tu mamy powieść, tu mamy książkę historyczną opowiadającą o panowaniu Jagiellonów, którzy rządzili Polską i Litwą przez prawie 200 lat. Zacznijmy od Faulknera. Faulkner opowiada historię rodziny. Mamy tutaj napisane, że Eddie umiera. Jej syn zbija dla niej trumnę, hebluje deski. Do niej docierają dźwięki, zapachy, a także widoki, bo każdą oheblowaną deskę syn jej przynosi, żeby mogła ją zaakceptować, zaaprobować. I wkrótce cała rodzina wyrusza na cmentarz w odległym Jefferson. Abby leży w trumnie, jej mąż i 5 dzieci wsiadają na wóz i powoli toczą się do miejsca spoczynku tej pani. To jest książka, która pokazuje rozkład rodziny, powolne gnicie tej rodziny. Pokazuje, że rodzina to nie tylko to, co piękne, to także brzydkie rzeczy. Książka podobno napisana z dużym polotem, dowcipem, ale także bardzo refleksyjna. To jest nowe tłumaczenie. Przetłumaczył ją Jacek Denel. I ja bardzo się cieszę, że Faulkner dostaje w Polsce nowe tłumaczenia, ponieważ język, którym on pisze, jest już sam w sobie bardzo trudny, skomplikowany, jego składnia jest dziwna, aby czytać to w tłumaczeniach takich trochę przestarzałych. Mam nadzieję, że ta książka i także inne tłumaczenia, które mam nadzieję będą dalej powstawały, dadzą tej pięknej amerykańskiej prozie drugie życie i tchną wiatr w żagle Faulknera i znowu stanie się poczytnym i uwielbianym pisarzem w Polsce. Druga książka, Jagiellonowie, jak wspomniałam, i pomyślałam sobie, że to jest też taka rodzina, która zaczęła trochę gnić, która zaczęła się rozpadać. Zresztą jak podtytuł tej książki sugeruje, Złoto i rdza. Czy to złoto, czy pozłotko? Niby złoty wiek w Polsce, ale czy tak naprawdę złoty? Czy Jagiellonowie odnajdywali się w polityce zagranicznej? Czy małostkowości, złośliwości i jakieś osobiste anse nie górowały nad tym, co dobre dla kraju? To jest okres w historii Polski, który ja bardzo lubię. Sporo na ten temat czytam. I każdą książkę witam z dużą radością, ponieważ liczę na to, że zyskam jeszcze szerszy wgląd w tę epokę i w tych bohaterów historycznych, w tych królów, królowe, którzy tak bardzo mi się podobają, którzy najbardziej dla mnie są osobami żywymi z krwi i kości, a nie tylko postaciami z portretów. Ponieważ tutaj
czuję w tej dynastii dużo prawdziwych emocji. Także kolejna rodzina, rodzina panująca, w której też nie było tak pięknie, wesoło, radośnie, jak mogłoby nam się wydawać. Teraz mam dwa kryminały. Dwa kryminały o miejscach, które uznawane są za przeklęte, pechowe, przynoszące nieszczęście. Pierwsze z tych miejsc to Polana. To jest nowy kryminał Marcela Mossa, który prawdopodobnie jest pierwszą częścią serii z nowym bohaterem Samborem Malczewskim. I Sambor Malczewski przybywa do Runowa, to mała miejscowość, w której zostały odnalezione zwłoki jego siostry bliźniaczki. Siostry, z którą długo nie miał nic do czynienia, nie miał z nią w zasadzie kontaktu. I Sambor jest byłym policjantem i dość niechętnie podejmuje się rozwiązania zagadki. A zagadki tak naprawdę są dwie. Po pierwsze śmierć właśnie tej kobiety, a po drugie zaginięcie z domu Artura Krynickiego. I właśnie w tej miejscowości, czy obok tej miejscowości znajduje się Polana, o której ludzie nawet niechętnie wspominają, a już w ogóle tam nie chcą chodzić. I drugi kryminał z takim pechowym miejscem to Zapadlina Roberta Małackiego. I tym pechowym miejscem jest kopalnia w Wapnie, taka miejscowość Wapno, w której zapadła się ziemia i z którą też związane są losy bohaterów. Jeden z nich także zaginął, nigdy go nie odnaleziono. Zobaczcie, mamy kolejne podobieństwo. Zaginiony bohater. Dwie dekady później okazuje się, że kluczowy świadek zmienia zdanie i zaczyna zeznawać inaczej. I znana nam już bohaterka z poprzednich dwóch części tego cyklu, Maria Herman, postanawia odświeżyć to śledztwo. Ona pracuje w archiwum X, postanawia się przyjrzeć temu zaginięciu. I przyjeżdża do tego Wapna i zaczyna prowadzić śledztwo. Także kryminały z dziwnym, niepokojącym miejscem. I jeszcze jedna dwójka kryminałów, jeszcze jedna parka kryminalna to Furia Aleksa Michaeldisa oraz Sarek Ulfa Kwenslera. Tak wyglądają. I tutaj też mamy dziwne miejsca, ale to są miejsca dziwne nie dlatego, że wiążą się z nimi jakieś przesądy, lecz dlatego, że po prostu są oddalone od cywilizacji. Furia dzieje się na greckiej wyspie i w zasadzie jest to opowieść o zabójstwie, ale też tutaj zaprzeczają na okładce, że być może także o miłości. W każdym razie opis tej powieści skojarzył mi się bardzo mocno z powieścią Agaty Christie Nie było już nikogo, która też dzieje się na wyspie i na której goście zaczynają powoli znikać, to znaczy są mordowani. Więc podejrzewam, że tutaj ta akcja tej powieści oparta będzie mniej więcej na podobnym wątku. To, co tutaj zwisa, to jest zakładka do książki z takim frędzelkiem. Ja czytałam tego autora Pacjentkę i ta pacjentka bardzo mi się podobała. Drugiej książki Boginie nie przeczytałam. Przeczytałam tylko kilka recenzji, które mówiły, że nie warto. Więc mam nadzieję, że Furia będzie bliżej Pacjentki niż Bogiń i że będzie ciekawą powieścią kryminalną, taką, która wciąga i którą będę chciała doczytać do końca. Sarek natomiast to powieść szwedzkiego autora. Sarek to jest park narodowy położony na północy Szwecji. Miejsce bardzo niedostępne, tam nawet nie działają komórki, zimne, odległe od cywilizacji. I mamy tutaj trójkę przyjaciół, którzy każdego roku wybierają się na wspólną wędrówkę. Ten rok jest inny, ponieważ jedna z kobiet zabiera swojego nowego partnera, czy nowego kolegę i jadą w czworo. Okazuje się, że ten nowy bardzo mocno się rządzi i między innymi on sprawia, że zmieniają miejsce wędrówki właśnie na ten park narodowy
Sarek. I tam zaczyna się dziać coś bardzo niemiłego. Mam wrażenie, że na tej okładce widzimy nawet taki rozbrysk krwi, a że jest to kryminał, zatem możemy się domyślić, co tam złego się dzieje. Ta książka też ma audiobook, więc myślę, że też niedługo ją przeczytam, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Z tego, co pamiętam, jest to także debiut tego autora, ale w sumie nie jestem pewna i nie chcę Was okłamywać, nie mam okularów, to już nie będę czytać. Także Sarek, odległe miejsce w Szwecji i grecka wyspa. Tu zimno, tu gorąco, ale krew się leje prawdopodobnie równie obficie w obu tych miejscach. Teraz mam taką parkę, którą można by powiedzieć, że dobrałam ze względu na gabaryty. Obie są bardzo grube, te książki, ale nie. One też są być może trochę podobne w treści, a przynajmniej tak wywnioskowałam, czytając opisy. Trude Marstein napisała Miałam tak wiele. To książka norweskiej pisarki, która opowiada o kobiecie, którą poznajemy, kiedy ma lat 13 i towarzyszymy jej prawie przez całe życie. Przede wszystkim obserwując jej różne związki. Związki z mężczyznami, to jak jest porzucana, to jak zmaga się z codziennością, ale także właśnie z odrzuceniem, niezrozumieniem. I co mnie zaintrygowało w tej książce, co w sumie najbardziej mnie do niej przyciąga, to fakt, że ta bohaterka cały czas ma poczucie tego, że to, co jej się przydarza, to tak naprawdę jest nieistotne. Że okej, przez chwilę ją boli, przez chwilę czuje się źle, ale to wszystko przeminie. To wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ czas mija i zaciera to, co wydawało nam się, jest dla nas najbardziej istotne. Że wszystkie te wstrząsy życiowe mijają i tak naprawdę niewiele po nich pozostaje. No i w tamtym momencie mi przerwało. Dopowiem jeszcze, że bohaterka tej książki, Miałam tak wiele, szuka jeszcze w życiu poczucia przynależności. Także norweska wersja opowieści o rodzinie, o kobiecie, która rozciągnięta jest na prawie 50 lat. I teraz mamy wersję amerykańską, czyli Wellness Nathana Hilla. To jest autor moich ukochanych Nixów. Nie wiem, czy czytaliście Nixy. Ta książka ukazała się jakieś 5-7 lat temu w Polsce. Jest równie pękata i jest naprawdę fantastyczna. Uwielbiam tę książkę. I kiedy zobaczyłam, że ukaże się w Polsce kolejna powieść tego autora, no to naprawdę nie mogłam być bardziej szczęśliwa. Wellness to opowieść o parze, kobiecie i mężczyźnie, którzy zakochali się praktycznie od pierwszego wejrzenia i są ze sobą nierozłączni. Przeżyli już wspólnie 20 lat, właśnie kupili nowy dom, taki dom, który ma już być do końca życia. I nagle okazuje się, że całe to ich życie jest iluzją, ułudą i oszustwem. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ponieważ opis okładkowy jest taki właśnie bardzo lakoniczny, ale podejrzewam, że będzie to książka, którą będę czytała z wypiekarni i która kryje w sobie mnóstwo niespodzianek, podobnie jak Nixy. Także mamy też tutaj ludzi, którzy utracili w pewnym sensie przynależność, utracili to, co wydawało im się jest takim punktem stałym w ich życiu, czyli miłość, zaufanie do swojego partnera, bazę, jaką zbudowali, czyli wspólny dom. Mam nadzieję, że obie te książki nie zawiodą moich oczekiwań. A jak widać, czytania jest sporo, więc szkoda by było zmarnować czas. Kolejna parka opowiada o światach nieziemskich. Pierwsza z nich, kiedy byłyśmy ptakami, Ayane Lloyd Banwo, w takiej pięknej okładce i równie pięknej wklejce, to historia z Karaibów, która opowiada o współczesności, ale także o zaświatach.
miesza tutaj także legendy czy też mitologie karaibskie. Mamy dziewczynę, kobietę, która pochodzi z takiej rodziny zajmującej się zmarłymi. Rodziny, która odprowadza zmarłych na tamten świat. Ale ona sama niewiele się nauczyła i kiedy zostaje jedyną, która mogłaby się tym zająć, musi się wszystkiego uczyć od początku, tak jakby. I mamy też chłopaka, który wychowywany jest przez Rastafariankę i jemu zawsze powtarzano, że ma się trzymać z daleka od zmarłych. On nie uczestniczy w pogrzebach, on w ogóle nie widuje osób zmarłych. Ale kiedy życie zmusza go do podjęcia pracy zawodowej, udaje mu się tylko znaleźć pracę grabarza na miejscowym cmentarzu. I tam właśnie ci dwoje się poznają. Myślę, że jest to historia i o miłości, i historia także o mitach, wierzeniach. Prawdopodobnie bardzo barwna jak ta okładka i prawdopodobnie równie ciekawa, co i egzotyczna. Także świat i zaświaty. Natomiast druga książka to Antyświat. To książka francuskiego pisarza Nathana Deversa, która opowiada o mężczyźnie, który jest takim przegrywem. W życiu mu się nie powiodło i w związku z tym siada do komputera i loguje się w takim programie, który właśnie nazywa się Antyświat. Antyświat został stworzony przez innego mężczyznę i oferuje człowiekowi wszystko to, czego nie może mieć na ziemi, w prawdziwym świecie. To jest takie odzwierciedlenie prawdziwego świata, ale wirtualne. Powiem Wam, że brzmi to dla mnie trochę fantastycznie, ale wierzę w to, że to jest bardzo dobra książka, ponieważ ona we Francji była takim prawdziwym objawieniem. Została nominowana do nagrody Goncourtu w 2022 roku i była o niej bardzo głośno. Także jest to prawdopodobnie powieść o tym, czego ludziom brakuje w świecie i czego szukają w świecie wirtualnym. Ale tego też nie jestem pewna, bo jeszcze jej nie przeczytałam. W każdym razie mamy dwie książki o światach nieprawdziwych, wymyślonych, światach alternatywnych. I została nam ostatnia para. Ta ostatnia para opowiada o osobach, które odbyły swoją karę więzienia i wracają po bardzo długich wyrokach. I to są dwie totalnie różne powieści. Wszystko je różni, chyba oprócz tego jednego wątku. Zacznijmy od tej tutaj. Wszyscy mieli w dupie, co stało się z Carlottą Jamesa Hannama. I jest to powieść o mężczyźnie, który trafił do więzienia. Ma bardzo długi wyrok, chyba 20-letni, ale kiedy jest w więzieniu, przechodzi tranzycję. Staje się kobietą, staje się Carlottą. I oczywiście system penitencjarny ma w dupie to, co się z nim stało i on w dalszym ciągu odbywa ten wyrok więzienia, ale na oddziale męskim, gdzie oczywiście jest bardzo gnębiony i generalnie ma przechlapany z każdej strony. Kiedy udaje mu się trochę wcześniej opuścić więzienie, znajduje się w świecie, którego nie poznaje. Po tak długim czasie wszyscy jego znajomi albo się gdzieś rozjechali, albo postarzeli, albo po prostu nie żyją, albo także siedzą w więzieniach. I próbuje sobie jakoś odbudować świat, próbuje zacząć żyć na nowo, ale oczywiście nie jest to łatwe po tak długim czasie i on cały czas balansuje na linie i cały czas grozi mu, że wróci za mury więzienia, jeżeli powinie mu się noga. Tutaj mamy książkę, która dzieje się współcześnie i wszystko płynie Wasylija Grossmana, to powieść o ZSRR. Podobno w 1961 roku podczas rewizji w mieszkaniu autora skonfiskowano cały maszynopis powieści Życie i los, ale jakimś dziwnym trafem przeoczono powieść Wszystko płynie, a ona także bardzo nie spodobałaby się Stalinowi czy
Leninowi. Ona jest absolutnie w poprzek z systemem komunistycznym. Ta książka opowiada o byłym więźniu łagrów, który także po latach wychodzi na wolność i próbuje się odnaleźć w radzieckiej rzeczywistości. Mamy tutaj nie tylko opis wydarzeń związanych z jego uwięzieniem, ale także losy innych ludzi pokrzywdzonych przez ten system. Także dwie książki o systemie penitencjarnym w Związku Radzieckim i w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim o ludziach, którzy zostali przez niego bardzo pokrzywdzeni. I to by było na tyle. Wiem, że film jest dosyć długi. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, bo myślę, że było warto. Te na końcu książki to moim zdaniem bardzo mocne pozycje. Mam nadzieję też, że jak skończycie oglądać ten film, to rzucicie się na czytanie i będziecie czytać, bo moim najważniejszym celem tutaj jest zachęcenie Was do czytania, a nie do oglądania filmów o książkach. Ale ogromnie się cieszę, że postanowiliście mi ponownie potowarzyszyć w kolejny wtorek. Dziękuję Wam za Waszą obecność i zapraszam już za tydzień. Pa, 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 pa.